powodu malejącej liczby osób przybywających do McDonalda, główna siedziba postanowiła zatrudnić pewnego pana, który będzie zmuszał siłą dzieci, starszych, dorosłych, nawet psy, koty czy inną zwierzynę do odwiedzania ich lokalu. Także powstał pan o imieniu Hamburger Man i będzie on strażył wszystkich i nawiedzał, żeby tylko odwiedzali jego siedzibę. Czyli Royal McDonald zaprasza wszystkich. Hamburger Man. Lej. Gra typu Slender. Co robimy? Bardzo prosto. Nie zbieramy karteczek, a zbieramy hamburgery. Jeden burger na 8, dwa na 8. Dobrze, cieszę się, że mu wyjadam hamburgery i mam go za przeproszeniem w głębokim po... Mam go w głębokim poważaniu, no powiem szczerze, wyszedł mi dziad po prostu z tego. O! A ja mam to gdzieś, że ja mu wyjadam, jego problem. Pastwi się nad biedną klientelą, czyli w tym wypadku nad... Nade mną. No jeszcze tego będzie brakowało, żeby on zaczął biegać. Mam 5. Nie da się go zrobić w lolo? Nie. Tak! Biega! Sender przynajmniej się pojawiał, a ten... Ten ostatni na końcu wziął chyba ten zegar. Dobrze, pan hamburger przybywa do miasta. Dobra, hamburger. Cześć. Na razie chodzi sobie spokojnie, czeka. Aż parę kilo nam przybędzie w tuszy. Zaraz ja go doskoczę. 3. A ja mam tu gdzieś. Moje hamburgery. No mówię, to jest gra dla wszystkich. Przestań mi biegać, dziadu. To już jest nie fair. Ja mogę, ty nie. Nie no, trzeba kolesia robić w lolo. Czyżbym go zgubił? Nie, bo go słyszę. Nie wiem, gdzie on jest. Nie mam zamiaru się przekonywać. No. Biegnie. To jest koszmar wszystkich będących w McDonaldzie. Żryj, żryj, jeszcze raz żryj. Bo inaczej przyjdzie po ciebie pan hamburger. I sam cię nakarmi. Ale to już nie będzie miłe. Widzisz, jak ci zaskoczył? Kolo, oszukujesz. Oszukujesz, tyle ci powiem. Dobra, koniec. Pan hamburger nie da za wygraną. A ja dam, bo mądrzej się zawsze ustąpi głupszemu. Ja jestem Szalek. Nie żegnam się z wami. Do usłyszenia.